A ja mu mówię, nie idę do kina, odczep się. Wow, dziewczyny, zobaczcie, kto tam jedzie. No hej, jak wam się podoba mój nowy samochód? O mój Boże! Rose, to nie jest samochód, to prawdziwa bomba. Bardzo się cieszymy. A kto tu do nas podjeżdża? Cześć wszystkim! Spójrzcie na mój nowy samochód. Ben, jesteś taki fajny. Fajny? Moje maleństwo jest coraz fajniejsze. Gdzie się podziałyście? Zdrajczynie. Ben, przewieziesz mnie w tej swojej piękności? Tak? Jeszcze zobaczymy, czyj samochód jest piękniejszy. Wyobraźcie sobie, ile ta fura kosztowała. Co robi Rose? Ten miś też mi się przyda. Wow, spójrzcie tylko, jak bardzo zmieniło się moje słodkie autko. Robi się coraz bardziej podobne do mnie. To różowe futerko sprawi, że mój samochód będzie wyjątkowy. Wygląda niesamowicie. Dziewczyny, patrzcie! Samochód Rose wygląda teraz o wiele fajniej. Przyjrzyjmy się bliżej. Jest taki miękki. Taki miły w dotyku. Widziałyście te fajne rzęsy? Widzisz, Ben? Mój samochód podoba mi się bardziej niż twój gruchot. Co? Gruchot? Zamierzam zmienić ten samochód w prawdziwą bestię. Wszystko, co muszę zrobić, to nacisnąć jeden przycisk. Po tym tuningu nawet nie poznacie mojego auta. Super! Teraz pomaluję cały samochód na czarno. Wyszło idealnie. Od razu widać, że tym samochodem jeździ prawdziwy przystojniak. Muszę dodać jeszcze tylko kilka drobnych szczegółów. Rewelacja. I złote kolce będą idealnym wykończeniem. No i co powiecie? Wow, Ben, to jest takie fajne. Jesteś taki brutalny, a twój samochód jest taki sam. Macie rację, dziewczyny. I mój samochód jest zdecydowanie ładniejszy niż jakieś różowe pudło. Jak sprawić, żeby mój samochód wyglądał fajniej niż Bena? Wiem! Trzeba zająć się jego wnętrzem. Tutaj też musi być wszystko na różowo. Patrzcie, jakie fajne siedzenia. Nie można zapomnieć o misiu. Dodam jeszcze te słodziutkie ozdoby. Im tego więcej, tym ładniejszy będzie mój samochód, a ja będę jeszcze szczęśliwsza. Z przyjemnością przejrzę się w tym lustereczku. Nastrojowe oświetlenie też nie zaszkodzi. Super! Dziewczyny, co myślicie? Rose, to przerosło wszystkie nasze oczekiwania. Bardzo fajnie. Ben, czego tu chcesz? Spadaj do swojego nudnego samochodu. Ej! Jeszcze zobaczymy, czyj samochód jest nudny. Zaraz to naprawię. Dodamy kilka łańcuchów. Łańcuch dodam też na kierownicę, żeby wszystko było w jednym stylu. Z przodu postawię cukierki dla gości. A pod lusterkiem powieszę tego słodkiego szkieletorka. No, teraz wygląda idealnie. Dziewczyny, chodźcie! Nie, tu nam się bardziej podoba. Co? Serio? Mam tu kilka fajnych kolców, patrzcie. Aj, jak to boli. Co robić? Jak je do mnie zwabić? Wiem, dlaczego nie pomyślałem o tym od razu. Zamienię samochód w prawdziwy salon gier. Nie tylko wstawię konsolę, ale i różnego rodzaju smakołyki. Na przykład lodówkę z kolą.
Wszyscy ją uwielbiają. Wyszło super. A masz. Co on tam wymyślił? Dziewczyny! Co? Czekajcie, znowu uciekły? A masz, atakuj go! Dobrze mu tak! Może z mojego bagażnika też uda się zrobić coś fajnego? Sprawdźmy. Na początek na pewno muszę pozbyć się śmieci. A może zamienię bagażnik w prawdziwy dziewczęcy domek marzeń? Będzie dużo różowego, dużo lalek i pluszaków. Dziewczyny, co myślicie? Rose, nie przeszkadzaj, my tu gramy! Nie pomogło. To nie fair. Ben, fajnie wymyśliłeś z tą kolą. Ech, wygląda na to, że będę musiała sama pić pyszne koktajle z owocami i innymi słodkościami. Dziewczyny, może się poczęstujecie? Co myślisz, Mary? Nie odmówię. Stop, nie odchodźcie ode mnie. Ja też mam pomysł na coś pysznego do jedzenia. Z przodu mogę zrobić naprawdę fajne hot dogi. Konstrukcja gotowa. Muszę tylko zgrillować kiełbaski. Co za aromat. Dziewczyny, zaraz będzie gotowe. Ojej, to jest naprawdę ekstra. Proszę. Smacznego. Rose, może ty też masz ochotę? Ben, mam cię dosyć. Nikogo nie potrzebuję. A, co się tam dzieje? Może wystarczy, to okropne. W dodatku jest tak głośno. Ale dziewczynom się podoba. Ben, graj dalej. To naprawdę super impreza. Nie pęknij zazdrości, Rose. Więc chcecie imprezę? No to dostaniecie. I będzie fajniejsza niż jakieś tam rzępolenie Bena na gitarze. Zrobię sobie własny klub tuż przy bagażniku mojego samochodu. Kolumny, światła i kula dyskotekowa. To wszystko stworzy atmosferę idealnej imprezy. No i oczywiście moja DJ-ska konsola. Dziewczyny, zapraszam! Wow, ta muzyka jest taka ekstra! Już biegniemy! Dokąd? Uciekły? Ale super! Jakie zmienne są te kobiety! Rose, czego ty tu chcesz? Pokłóćmy się. Lepiej wpadaj do nas, potańczymy. Serio? To bardzo miłe. No to chodźmy. Rose, Ben, to najlepsza dyskoteka, na jakiej byłam. No to co, jesteście gotowe? Zaczynamy. Ciekawe, co wylosuje. Austin wyciągnął błoto. On naprawdę to zrobi? Chcę dotknąć tego błotka. Fuj. Co za ohyda. Paskudztwo. Dobra, biorę się w garść. I nurkuję. Aaaa! O nie, on jest pokryty błotem. To straszne, jestem cały brązowy. Ale wyglądasz, Austin. Przestańcie się śmiać. Fuj, jakie to obrzydliwe. Zaraz was zdorwę. Trzymajcie się. Dobra, kontynuujemy. Niech mi się poszczęści, niech mi się poszczęści. Betty wylosowała mąkę. Spójrz, Austin, jaka ona jest biała. Ej, co ty robisz? Nic nie widzę. Co wy wyprawiacie? Wszystko okej, Betty, nie rozpraszaj się. Aj! Jestem cała biała.
Super! Łapcie! Co ty robisz? A psik! A psik! Nie mogę przestać kichać! A psik! Gotowa, Bella? Bella wyciąga... ogórki! To wygląda tak sobie. Z bliska są jeszcze paskudniejsze. Be. Masz! Przestań, Austin! Co mnie czeka? Co to za dziwny zapach? Fu! Czeka mnie coś paskudnego. No dalej, pomóż jej! Aaa! Fu, co za ohyda! Chcę się stąd jak najszybciej wydostać. Okropne! Niezły widok, Bella. Jak mam się pozbyć tego obrzydliwego zapachu? Biedna Bella. Nie smakuje tak źle ten ogórek. Oby mi się poszczęściło. Betty wyciąga... pianę. Wow, jak fajnie. No dobra, jedziemy. Spokojnie, Betty. Pochlapałaś nas wszystkich. Wspaniale, urządzimy piana party. A gdzie jest Betty? Zobaczcie, jakie mam szczęście. Jestem cała w tej fajnej pianie. Super, uwielbiam piankę. Ja też. Zgadzam się. Jestem gotowy. Austin wyciągnął coś ostrego. Nie chciałabym być na jego miejscu. Ciekawe, jak posmakuje mu ten ostry makaron. Auć, oparzyłam się. Austin, przygotuj się. Dobra, zaczynamy. Co to jest? Makaron? Uwielbiam makaron. Ekstra. Ojej, jak tu gorąco. Ja płonę. Biedny Austin. Muszę stąd się wydostać jak najszybciej. Nie mogę wytrzymać. Ojej, chyba trzeba stąd uciekać. Ale ma minę, co? Tak. Muszę się rozciągnąć przed losowaniem. Oj, przepraszam, Austin. No okej, to zaczynam. Wygląda na to, że Betty ma coś smacznego. Ciekawe, co to jest. To jest takie pyszne. Ej, Bella, patrz. Dobra, jestem gotowa. Wspaniale! Jeszcze trochę nasmarujemy cię tym kremem, Betty. Super, rewelacja. To jest takie pyszne. Spójrzcie, jestem pokryta słodkim kremem. O, patrzcie, co tam jest? Ej, dokąd to, Bella? No dalej, wyciągaj piłeczkę. Oby mi się poszczęściło. A Bella dostaje cytryny. Spróbujmy. Jakie kwaśne, be! Dasz radę, Bella, wierzę w ciebie. No dalej. O nie, to jest takie kwaśne. Moje oczy. Ja nic nie widzę. Kto to jest? Czy to Austin? Te cytryny jej chyba zaszkodziły. O nie, co to, płot? Auć, to boli. Aj! O nie, o nie! Biedna Bella. Ciekawe, co ja wyciągnę. Wygląda na to, że Austina czeka coś niezwykle ciekawego. Biedny Austin. Sprawdźmy to. Oj, chyba się przykleiłam. Daj, zobaczę. Austin już leci, o nie! No to zaczynamy. Oj, i co to ma być? Dziwne. Nie rozumiem. Nie mogę oderwać ciała. O nie! Pomóż mi, Bella! Zostaw mnie, Austin!
O nie! Teraz ja też utknęłam! Nie mogę oderwać ręki! Ej! Zostawcie mnie! To straszne! Kurczę, może wypadnie mi coś strasznego? Przestań jęczeć, Bella, wyciągaj piłeczkę. Wygląda na to, że będzie zimno. Będzie fajnie. Nie wygląda to zbyt dobrze, dotknę. O nie, mój palec zamarzł. No dalej, rozgrzej się, paluszku. W porządku? No to ruszamy. A, jak zimno! Mój Boże! Łapią Austin! Musimy ją stąd szybko zabrać! Jest taka ciężka! Zgadzam się! No dalej, wyciągnijcie mnie stąd! Uff, wreszcie się udało! Idziemy, Betty! Papa, Bella! Ej, nie zostawiajcie mnie tutaj! Jakoś mi słabo! No dalej, Bella! Bella wylosowała arbuza. Wow, jak fajnie. Chcę kawałek. Ups, ona chyba chce skoczyć. Co tam mnie czeka? Chyba musimy jej pomóc. Bella, pozwól, że zrobię to za ciebie. A ty uciekaj, uciekaj. Świetnie, okazało się, że to jeszcze prostsze niż myślałam. Jakie to jest dobre. Co ty tu robisz, Bella? Myśleliście, że mnie oszukacie? Nie udało się. Nie oddam nikomu moich arbuzów. Wszystko jest moje. Moje! No dalej, Austin, przestań grać na zwłokę. Ciekawe, co czeka Austina? Coś dziwnego. Nic tu nie ma. Austin, zaczynaj! No dobra. Ups, to musiało boleć. Co? Nic tu nie ma? Ale wyglądasz, Austin. Ty biedaku. Jak to boli. Lepiej na siebie uważaj. Już za późno. Pa. Nie wygląda na szczęśliwego. Najpierw musimy pozbyć się tych wszystkich śmieci. Dlaczego tu jest tyle niepotrzebnych rzeczy? Nigdy nie sądziłam, że moje moce przydadzą się podczas sprzątania. Gotowe! Mogę nawet przesuwać łóżka. Ale najważniejsze to pozbyć się tych wszystkich drobiazgów. Co z powodzeniem udało mi się zrobić? Super! Dobra, co jest dalej w planie? Dalej to już twoja praca, Lily. Bardzo chętnie. Zaraz zasadzę w tej magicznej ziemi równie magiczne nasiona. A ja to wszystko podleję wodą. Przy okazji również magiczną. Super! Teraz z tych nasion wyrośnie prawdziwe łóżko. Zobaczcie, jakie jest ładne i mocne! Fajnie! Ale jedno łóżko nam nie wystarczy. Musimy natychmiast zrobić drugie. Ja i moje ogniste supermoce zdecydowanie sobie z tym poradzimy. Zrobione! Teraz mamy dwa fajne łóżka. Dziewczyny, czas zacząć je malować. Okazuje się, że ta czynność jest bardzo kojąca. Wszystkie te rośliny tylko przeszkadzają w malowaniu. To straszne, co za syf. Farba powinna zakryć ten brud. Myślę, że wyjdzie bardzo fajnie. Jak bardzo podoba mi się ten kolor. Dziewczyny, nie możemy zapomnieć o drabince na górę.
Ją też trzeba pomalować. Zgadzam się. Ale wydaje mi się, że dużo fajniej jest wlecieć na górę z pomocą supermocy. Właśnie tak. Przy okazji nie zapomnijcie pomalować dołu równie dokładnie jak ja górę. Jakie fajne łóżko nam wychodzi. Zgadzam się. Dziewczyny, świetnie sobie radzimy. Pierwszy etap zakończony. Teraz trzeba zadbać o komfort. A raczej sprawić, by łóżko było niesamowicie przytulne i miękkie. Dodatkowo nie zaszkodzi udekorować go roślinami. Jak ładnie. Już każdy powinien zrozumieć, dlaczego rośliny są najlepszymi przyjaciółmi człowieka. Nie dość, że mogą stanowić fajną dekorację do wszystkiego, to jeszcze mogą tworzyć prawdziwe ściany. Dzięki czemu nikt nie będzie ci przeszkadzał podczas snu. Teraz jest o wiele przytulniej. Lili, prawie skończyłaś? No to czas, żebym i ja udoskonaliła swoją część łóżka. Nie ma nic delikatniejszego niż biała i puszysta chmurka. Trzeba tylko rozłożyć ją dookoła. I dodać jakieś oświetlenie. Jak pięknie. To tak, jakbym siedziała na prawdziwej chmurze. Prawdziwa magia. Ja też przyniosłam różnego rodzaju kocyki, poduszki. Ale dla mnie to za mało. Będzie idealnie, gdy postawię tu jeszcze basen. Lucy, możesz mi pomóc? Chcę, żebyś go nadmuchała. Z łatwością. Czego się nie robi dla przyjaciółki. Bardzo dziękuję. Super! Jak szybko! Pozostaje tylko napełnić go wodą. Idealnie. Teraz moje łóżko jest prawdziwą strefą relaksu. Nie ma nic fajniejszego niż pływanie w basenie. Myślę, że każdy się ze mną zgodzi. Szczególnie, gdy wokół są takie urocze kaczuszki. Ach, już mi się znudziło. Lucy, znowu potrzebuję twojej pomocy. Wysusz mnie. Dobra. Dziękuję bardzo. Dobra, nie przeszkadzaj mi, bo ja tu medytuję. Nie ma nic wygodniejszego niż czerwony koc i czerwone poduszki. Kiedy dekorowałam łóżko, zrobiłam się bardzo głodna. Chyba wiem, co zjem dziś na obiad. Na początek przyda mi się ognisko. Gotowe! Teraz wykorzystam ten ogień, aby zrobić sobie pyszne pianki. O tak, uwielbiam marshmallows. Dziewczyny, życzcie mi smacznego. Czegoś tu brakuje. Wiem, trzeba dodać kilka szczegółów. Na przykład kwiaty. Będą idealnie pasować do mojego wnętrza. Trzeba też dodać troszkę światła. Oj, robię się głodna. Czy komuś będzie przeszkadzać, jeśli obok naszych łóżek wyrośnie drzewko pomarańczowe? Wow, jestem za! Wspaniale! Uwielbiam pomarańcze. Poza tym to świetny deser po obfitym obiedzie. Tym bardziej, że jem tylko pokarmy roślinne. Zgadzam się z Lili, też brakuje mi tu kilka detali. Myślę, że czerwone zasłony będą idealne. Super! Teraz naprawdę czuję się jak w domu. Tu jest tak przytulnie i pięknie. Dodam jeszcze troszkę światła.
No, rewelacja. Mnie też czegoś tu brakuje. Ale czego? Wiem! No, rybko, zaraz zrobię z ciebie smaczne danie. Nie martw się, nie oddam cię temu rzeźnikowi. Ej, gdzie się podziała ryba? Co ja będę jadł? Teraz mam przyjaciela. Nazwę go Nemo. Z nim będzie o wiele przytulniej w moim małym wodnym świecie. Co by tu jeszcze dodać? Wiem! Przydałoby się troszkę prywatności, dlatego powieszę zasłonki. W ten sposób odizoluję się od reszty. No i oczywiście troszkę światła nie zaszkodzi. Pięknie. A ja tęsknię za moimi przyjaciółmi chmurkami. Ale szybko to naprawię. To nie wszystko. Tęcza idealnie wpasuje się między obłoki. To nie kocha tęczy. Na pewno nie ma takiej osoby. Jak ładnie. Mogłabym podziwiać to bez końca. Dziewczyny, miałyście rację. Zasłony też by mi się przydały. Dzięki nim stworzę wrażenie, jakbym naprawdę siedziała w chmurach. Trzeba tylko dodać troszkę światła. No co o tym sądzicie? Uważam, że jest przepięknie. Dziewczyny, skoro już wszystkie skończyłyśmy, to zorganizujmy dyskotekę, żeby to uczcić. Jesteśmy niesamowite. Popieram. Coś przyniosę. Będę za minutę. Zrobiłem wspaniały tort. Muszę tylko dodać troszkę kremu. Wow, tort! To jest dokładnie to, czego potrzebuję. Co tu się dzisiaj dzieje? Gdzie się podziało moje ciasto? Dziewczyny, przyniosłam tort. Pospieszmy się i zjedzmy go, aby uczcić nasze nowe domki. Dzięki. O tak, jest pyszny. Co za aromat. To jest naprawdę bardzo dobre, ale jeden kawałek to zdecydowanie za mało. Jak miło, że Lili ma dokładkę. Ej, Jess, jak śmiesz kraść moje ciasto? Myślałam, że nie będziemy się teraz kłócić, ale zmusiłaś mnie do tego. Jak mogłaś, złodziejka? Wszystko zniszczyłaś, nie wstyd ci? Ech, dobra, będziemy budować wszystko od nowa.